odgrzebywanie starych antagonizmów, czy taki zwykły program edukacyjny, który ma przynieść wymierne efekty w naszej świadomości. Dawno już nie było takiego programu, który wzbudziłby tak silne emocje w społeczności mieszkającej tutaj w Białymstoku, na Podlasiu. Za chwilę o tym porozmawiamy. Zapraszam na program Twarda Kanapa. Pan Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina, jest moim gościem i pan jest nie tylko gościem moim, ale też autorem tego projektu, tej kampanii, która nazywa się Prawosławny, nie Ruski. Zgadza się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kampania się właśnie skończyła, jak wiem, a trwała od połowy października bodajże i polegała na tym, że w mieście w Białymstoku i w innych miastach pojawiło się takie duże billboardy z postaciami, które mówiły: jestem Polakiem, jestem prawosławny. Co w tym dziwnego? Czy prawosławny nie może być Polakiem? Dotykamy bardzo, bardzo tematu szerokiego, takiego, co zresztą pan powiedział we wstępie do programu. Czy nie można być Polakiem prawosławnym? No, można być Kongijczykiem prawosławnym, Amerykaninem, Australijczykiem. Tutaj jakby jest dowolność. Zresztą sam apostoł Paweł nas poucza, że nie masz już Greka ani Żyda. Jedno jesteśmy w Chrystusie. Zatem kwestia narodowości jest często w religii bardzo, bardzo rozdmuchana. Często wręcz dajemy jej jakiś taki szczególny wyraz. To szczególnie u nas na Podlasiu widać, gdy prawosławie jest obudowane w pewnym sensie przywiązaniem do innego kalendarza, do innego języka oraz do innej narodowości. Ale to nie znaczy wcale, że ci, którzy wyznają prawosławie i mają ten inny kalendarz, przyznają się, mówią, że są innej narodowości, że nie mogą być Polakami, nie mogą być patriotami. Czy to jest problem? Bo rozumiem, że te billboardy wywołały sporą burzę w tym środowisku, w środowisku prawosławnych osób i w środowisku prawosławnych Białorusinów, którzy, jak mówią, jak czytamy w różnych ich wypowiedziach, tak, mówią, my jesteśmy Ruscy. Czy tutaj właściwie powinniśmy wyjść od kwestii zasadniczej, że nasz przekaz zresztą, zarówno ten, który był wysłany do mediów i odbił się szerokim i bardzo dobrym echem w ogólnopolskich mediach naszych krajowych, a także i zagranicznych, oraz to, co powiedzieliśmy jako organizatorzy podczas konferencji prasowej otwierającej naszą kampanię, powtarzaliśmy, że my się deklarujemy jako Polacy, natomiast pośród naszych współbraci prawosławnych są Rusini, są Białorusini, Ukraińcy, Łemkowie, którzy są potomkami Rusinów Wielkiego Księstwa Litewskiego, natomiast nie jesteśmy Ruscy w tym polskim, utartym tego słowa znaczeniu. Zresztą wystarczy dzisiaj posłuchać mediów w całym wachlarzu, od lewa do prawa, gdzie mamy słowo ruski faktycznie nabrało tego pejoratywnego znaczenia i oznacza właściwie Rosjan. Bo mówimy o ruskich onucach, ruskich agentach, ruskich rakietach, wreszcie mówimy o ruskim mirze, jako ideologii zbrodniczej, która morduje obecnie Ukraińców. Jest takim właśnie takim brutalnym butem, który też cerkiew rosyjska wykorzystuje. Widać zresztą nawet od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie, co się stało z pierogami ruskimi. Chociaż ja byłem zwolennikiem, żeby tę nazwę jednak zachować, no bo to faktycznie dotyczyło pierogów z Rusi. Natomiast oczywiście nie mówimy o Podlasiu, ale w centralnej czy zachodniej Polsce ta zmiana powszechna w restauracjach, w gastronomii chociażby z ruskich na ukraińskie albo z ruskich na podlaskie czy jakiekolwiek inne, jednak pokazuje nam, że Polacy w swojej większości jednak słowo ruski jednoznacznie kojarzą z Rosjaninem. To, co się Ale stało... tutaj na Podlasiu, u nas w Białymstoku, nie ma chyba takiego problemu. Jak widać, on jest, ponieważ tak naprawdę sens w ogóle kampanii przez środowisko... No, jest ten problem, że w dalszym ciągu prawosławni są gdzieś w środowisku, nie wiem, w szkole, w pracy, prawosławni są nazywani ruskimi, to nie są Polacy, tylko są Ruscy? Nie bójmy się tego powiedzieć, że hasło kampanii zostało wypaczone przez grupkę białoruskich nacjonalistów z Podlasia. Jest to kilka bardzo krzykliwych osób, które mają bardzo dobre dotacje z budżetu naszego państwa. Przez wiele lat je otrzymywali. Oraz mają różne media. Ciekawe, to są albo ich prywatne media, jakieś gazety. To są jakieś konkretne osoby? Zna pan takie osoby? Znam te osoby, natomiast nie chciałbym im robić reklamy. Mogę to powiedzieć na marginesie, to potem proszę ewentualnie taką osobę zaprosić. Natomiast nie będę robić
użyciem reklamy mówiąc o ich nazwiskach. Oni mają także bardzo ciekawe na Facebooku, na przykład fanpage, niektóre typowo takie białoruskie, swojskie, inne bardziej informacyjne. Jeżeli grupka wąska osób dzierży kilkanaście fanpage, to wtedy wiadomo, że jakiś rezonans ich opinii jest bardzo duży. A co tam jest na tych fanpage'ach? Bo... Czy co, że oni są Ruscy albo nie są Ruscy, że są Białorusinami? Nie, to jest na przykład taki fanpage typu Bury nie mój bohater, ale także i fanpage Hovoruj po swojomu, który ma bardzo fajny taki content, śmieszny, to są fajne memy właśnie, czy Wala sąsiedka, albo chociażby w języku angielskim prowadzone również na Facebooku fanpage dotyczący informacji ze świata prawosławnego. Więc mamy duży rozstrzał, a to jakby mówię, to jest w rękach dosłownie kilku tych samych osób. I w tym momencie bardzo łatwo było wypaczyć w ogóle sens kampanii. Ja mówię prawosławny, nie ruski. Zresztą hashtag nie przyjmuje znaków interpunkcyjnych. Nie mówiłem, że nie białoruski, nie mówiłem, że nie ukraiński, prawda? Nie mówiłem, że nie Rusin. Poza tym kampania była w języku, żeby zamknąć, kampania była w języku polskim przeprowadzona, dedykowana do użytkowników języka polskiego. Jeżeli w języku białoruskim, czy nawet ukraińskim, słowo ruski nie jest obraźliwe, no bo nie jest, to oczywiście ja to rozumiem. Z tym, że jeszcze raz mówię, odnosiliśmy się do użytkowników języka polskiego. Tutaj nie możemy też jakby patrzeć na niuanse wszystkich języków, bo byśmy utknęli, bo zaraz się okaże, że w języku greckim to oznacza też coś obraźliwego, albo w języku niemieckim jeszcze coś innego. Więc jakby w języku polskim do użytkowników języka polskiego, nie tylko do Polaków, a także do innych. Co ciekawe, żadna inna mniejszość, prócz właśnie kilku Białorusinów, nie zareagowała tak nerwowo. Rozumiem. To znaczy, że to słowo, to chodzi o słowo tylko ruski, czy... Co ono niesie, to słowo? Jak w Polsce, jak pan sądzi, jak w Polsce na podstawie jakby tej całej kampanii, jeżeli może pan coś takiego powiedzieć, jakiś wniosek wyciągnąć, czy rzeczywiście obnażyło się coś takiego, że w Polsce Polacy mówią o prawosławnych Ruscy i to jest określenie pejoratywne? No mi się zdarzyło, jestem 90. rocznik, a zdarzyło mi się jeszcze w podstawówce, pamiętam, kiedy zostałem wyzywany i opluty w piaskownicy, bo jestem ruski. I wtedy właśnie moja mama wylatująca z jakąś tam ścierą, prawda, i próbująca tę młodzież rozgonić. I to się nieraz zdarzało. Zresztą moja siostra, dużo młodsza ode mnie, także miała bardzo podobne sytuacje w gimnazjum, więc to nie jest tak, że ten problem w ogóle nie istnieje. Oczywiście dzięki mądrości naszych przodków, katolików, prawosławnych, Polaków, Białorusinów, Ukraińców, no dzięki ich mądrości żyjemy tutaj spokojnie, prawda? Te, które były sytuacje kłopotliwe na terenie Hajnowszczyzny czy Ziemi Bielskiej tuż po wojnie, no, skończyły się oczywiście tragedią ludzką, ale nie skończyły się tak jak na Wołyniu chociażby, więc to wynika z mądrości faktycznie. Ale one ciągle żyją w świadomości ludzi. Oczywiście, że żyją. Tak. Tylko chodzi mi o to, że jednak mimo wszystko tutaj w regionie my byliśmy bardziej nastawieni na pokojowe współistnienie. I ono rzeczywiście jest. Natomiast przypominam sobie wiele takich faktów, gdzie chociażby kwestia zwolnienia pewnego funkcjonariusza jakiejś służby mundurowej, który był dyrektorem i jakby przesunięcie go na stanowisko wicedyrektora, bo się, nie wiem, zmienia rząd, czy dyrektor generalny, czy ktokolwiek inny. Za każdym razem wywoływało jakiś taki oddźwięk środowiska, powiedzmy, że prawosławno-białoruskiego, że o prawosławnych teraz będą prześladowali. No kiedyś właściwie w to wierzyłem, prawda, czy jakiegoś dziennikarza gdzieś tam zwalniano z pracy, czy kogoś innego. Natomiast kiedy już jakby powiedzmy wszedłem w szerzej jakieś tam środowiska, powiedzmy polityczne, czy jakieś takie działaczy społecznych, często się po prostu okazywało, że to były jakieś prywatne wojenki. Często po prostu jeden prawosławny był wymieniany na innego. Nie chodziło o to, że on był prawosławny, tylko że był zły po prostu. Ale argumenty w świat szły takie. No, złe państwo polskie, czy tam, nie wiem, źli katolicy prześladują prawosławnych. Nie mówię, że to było zawsze, absolutnie, to nie generalizujmy. Ale były takie sytuacje. No, więc przeciwko takim sytuacjom była ta kampania. Była ona skierowana po to, żeby uświadomić ludziom, że nie tylko tacy są ludzie, tak? Którzy podnoszą jakby tę swoją inność, prawosławność, podnoszą w takich sytuacjach trudnych. Co prawda w pewnym sensie tak, ale w niewielkim procencie. Głównie się skupiliśmy na tym, ponieważ ja się już właściwie z jakimś działaniem takim, które powiedzmy by pokazało, że jednak jesteśmy, że jednak są prawosławni Polacy, bo tu znowu słyszę zarzuty, że ja nawołuję do porzucenia własnych korzeni. No absolutnie.
ja akceptuję, oczywiście, no, że są Białorusini, Grecy, Ormianie, prawosławni i wszystkie inne nacje, nikomu nic nie zakazuję. Problem jest w drugą stronę, bo kiedy ja mówię, że jestem Polakiem prawosławnym, to słyszę raptem chórek, który próbuje mi wmówić, a masz nazwisko ukraińskie albo białoruskie, Panasiuk, to jesteś zdrajcą białoruskiej nacji. Albo o, teraz pewnie jesteś Polakiem, a pewnie zaraz pójdziesz do kościoła, będziesz katolikiem. Jeden z takich komentarzy przeczytam, które pana dotyczą. Tego nie rozumiem. Zawsze wypomną panu, że jest pan schizmatikiem, za mało polskim. Tego się pan obawia? No nie. Znaczy, o tym pan właśnie teraz mówi, że to jest jakby efekt tej kampanii też wywołuje takie głosy, albo inny głos, który mówi, że pan nie ma dobrych intencji, że chce pan wywołać zamęt, poróżnić wszystkich i skłócić. Znaczy, trzeba mieć bardzo dużo złej woli, by w deklaracji tego, że jestem Polakiem prawosławnym, odbierać to, że ja próbuję kogoś skłócić. Komuś, kto jakby nie jest w cerkwi prawosławnej, jakby w tym środowisku prawosławnym, tak to nazwijmy, bo ten żywioł białoruski na Podlasiu się z tym cerkiewnym bardzo mocno przeplata. Też jakby nie chciałbym w to cerkwi wplątywać, bo to jest zupełnie inna kwestia. Ale właściwie no, takich sytuacji no, mogę na pęczki podać z mojego życia, z historii właśnie, ze wspólnego bycia w tym środowisku, gdzie odmawiano prawosławnym Polakom istnienia. I zresztą są na to nawet jakieś stare artykuły, czy stare sprzed kilku lat, które udowadniają na 100 sposobów, że można być każdej narodowości, będąc prawosławnym, tylko nie Polakiem. Bo chyba, że to jest kilku konwertytów, którzy na przykład, nie wiem, kiedyś tam przeszli na prawosławie z katolicyzmu, którzy się, nie wiem, cerkwią zafascynowali. Ale prawosławni Polacy jako jakaś masa, ci, że białoruscy działacze, o których wspominam w jednym ze swoich komentarzy. Tak, tak, już chciałem go sprecyzować, bo to już wcześniej pan mówił o tym. Tak, więc jakby to jest bardzo kłopotliwa kwestia, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, ja nikomu nie odmawiam czucia się jakimkolwiek chce. Zresztą dla mnie nawet ktoś, kto, nie wiem, jest z kolorów jasnych, może się uznać za Kongijczyka, który jest prawosławnym, nie mam z tym żadnego problemu. Problem pojawia się, kiedy próbują mi wmówić, że nie jestem tym, za kogo ja się uważam. Żyjemy w takich czasach, gdzie możemy właściwie, wyznajemy 70 płci, prawda, jeszcze innych ileś tam różnych pobocznych nacji czy jakichś zaimków. No i w tym momencie osoby, które mi zarzucają, prawda, jakby, że nieszczere intencje, to są właśnie często zwolennicy właśnie tejże nowej narracji, która mówi, że można się czuć każdym, można, prawda, używać swobodnych zaimków, jakich tam się podoba. Tak, ale też te osoby mówią... A zabraniają mi bycia Polakiem prawosławnym, bo to jest trochę absurd. Te osoby mówią o tym, o czym tu już przed chwilą powiedziałem, czyli że nie ma takiego problemu, że dzisiaj ani młodzi ludzie, ani starsi już nie mają tego problemu, że ktoś jest prawosławny, to znaczy, że jest zły. To skąd taka negatywna reakcja akurat tylko i wyłącznie białoruskiej strony? Ale na przykład jeden z księży prawosławnych w cerkwi napisał do pana, że napisał pan na billboardach, że trzeba wyrzekać się swojej tożsamości. Niech mi pokaże gdzie. Zresztą to jest nieprawda. Sprawa się zakończyła u biskupa, czekamy teraz na rozwiązanie sprawy. Mam nadzieję, że ksiądz proboszcz przeprosi mnie, zresztą znaczy mam nadzieję, domagam się tego, ponieważ no, takiego steku kłamstw, jakie było w tych dwóch gazetkach parafialnych, to jeszcze nigdy w życiu, jak działam, to nie spotkałem. Poza tym no, po raz pierwszy się zderzyłem z tym, że gazetka parafialna jest jakąś formą manifestu politycznego. Jeżeli ksiądz uważa, że namawiam do wyrzekania się, to proszę bardzo, niech mi pokaże gdzie, w którym miejscu, ponieważ te hasła były bardzo jasne, przynajmniej na moim billboardzie. Nasza rodzina mieszka tu od pokoleń, jesteśmy prawosławni, jesteśmy Polakami. No, jeżeli ktoś zna chociaż połowę liter, no to chociaż to zbierze do kupy i będzie widział, że no, nie namawiam, nie bądźcie Białorusinami. Ile razy mam powtarzać, że ja nie jestem przeciwko i zawsze tych Białorusinów podkreślam. Zresztą jestem bardzo mocno związany z Grecją, goszczę wiele delegacji, czy z poziomu rządowego, czy z parlamentarnego greckiego. Zawsze wiozę ich na Podlasie i się szczycę naszym dialektem chociażby, czy naszą białoruskością lokalną, to jest zupełnie co innego. Rozumiem. To teraz takie pytanie, bo mówiliśmy o tych zastrzeżeniach, które się pojawiły w czasie, nazwijmy to, debaty publicznej dotyczącej tej pana, wywołanej przez pana kampanii. A jak pan sam ocenia efekty tej kampanii już tak z własnego punktu widzenia? Czy te cele, które pan sobie stawiał, zostały w jakiś sposób dotknięte, chociaż osiągnięte może nawet?
Cel był taki, by zaznaczyć, że my nie jesteśmy jakąś piątą kolumną moskiewską w Polsce. Z czego to wynika? Bo być może kilka osób, które jest moimi oponentami, często to właśnie to wynika nawet z kwestii prywatnych, osobistych jakichś animozji, a nie z tego, że się z moim hasłem nie zgadzają. Problem polegał na tym, że ci, którzy żyją w tym światku małym, nie słyszą często, jak rezonuje reszta kraju. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę, wtedy dosłownie dzień później, miałem urwany telefon od dziennikarzy różnych. W ciągu 2 miesięcy udzieliłem ponad 100 wywiadów i komentarzy do ogólnopolskich mediów, także do mediów zagranicznych. Natomiast czytając komentarze, czy słuchając pytań w ogóle dziennikarzy, którzy no, jedni mniej, drudzy bardziej zorientowani, kierowali do mnie, to często właśnie pytali, a wasz patriarcha ten w Moskwie? Więc w końcu jednak stwierdziłem, no, razem ze współpracownikami, że musimy jakoś temu przeciwdziałać, ponieważ no, reszta Polski myśli, że tutaj nas Cyryl zostawił po to, żebyśmy byli, prawda, przygotowali ziemię na jego przyjście. No, ale mówmy się, że historia ta najnowsza z czasów PRL-u i wcześniejsza nieco, jakby pozwala wyciągnąć takie wnioski. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby jeszcze ten temat poruszyć naszym programie. Chcę tylko zaznaczyć. Rozumiem, że chciał pan coś skorygować. Tak, że nie jesteśmy Ruscy, nie jesteśmy piątą kolumną, nie jesteśmy sierotami po carze. Mówię jako prawosławni. Białorusini, jeżeli chcą, mówię teraz o tej grupce nacjonalistów, jeżeli chcą, niech mówią sami za siebie. Natomiast jeżeli mówimy o prawosławnych, no nie sądzę, żeby ktoś się znalazł, który teraz by powiedział, że tak, ja jestem zwolennikiem Putina, Cyryla, chodźcie tutaj, pomóżcie. Jeżeli nie jesteśmy Ruscy, to kim jesteśmy? Rusinami? Ja bym był nawet za tym, bo właśnie iść w kierunku, prawda, mówić o Rusinach, nie o ruskich. No w tym momencie, tak, żeby było poprawnie i zgodnie z tym. Język jest tworem żywym, język ewoluuje. Tak, ruski jako przymiotnik oczywiście wiąże się z tym Rusinem, z Rusią. Natomiast ruski jako rzeczownik dotyczy już właściwie właśnie tego pejoratywnego określenia, tak. Rosjan. Ja mówię o tym ruskim jako rzeczowniku. Jeśli powiem o panu, że jest pan Rusinem, Polakiem i Rusinem, to nie będzie pan robił kampanii przeciwko temu. No nie, no w mojej krwi płynie tyle różnych domieszek, że właściwie na to też mógłbym się... Tutaj mieszkamy tutaj na Podlasiu. Ci, którzy tu mieszkają, urodzili się, to wiedzą, że tu nie ma takiej czystej krwi. Obraziłbym się za ruskiego, natomiast to, że mam korzenie także rusińskie, absolutnie, no to jest jakby rzecz oczywista. Tylko, że właśnie problem polega na tym, kiedy jednak cała Polska przyjmuje, że okej, faktycznie, no ci prawosławni to nie są Ruscy, a tydzień później Rosja grzmi swoimi mediami, że tutaj próbuje się oderwać cerkiew prawosławną od swojej mateczki Rosji, a potem godzinę później wychodzą nasi białoruscy działacze i mówią, ja ruski, a jeden z księży mówi, jestem popem. No, że tak powiem... Bo zaczniemy, znaczy wydaje mi się, że zaczęlibyśmy nowy temat, zupełnie i nową rozmowę. W pewnym sensie tak. Myślę, że na tym zakończymy dzisiaj, a... Sądzę, że przy okazji następnych kampanii innych, bo pewnie będą, porozmawiamy jeszcze o innych takich bardziej szczegółowych sprawach. Gościem moim był pan Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na następny program. Dziękuję bardzo. Dziękuję.